autor książek, bloger, podróżnik, a przede wszystkim biegacz. Gniewomic Krzysiński pochodzi z Bieszczad, więc najbardziej upodobał sobie bieganie górskie. Jest także weganinem. Weganizm w takim najprostszym ujęciu jest to po prostu dieta oparta wyłącznie na produktach pochodzenia roślinnego, czyli nie mamy nic, co pochodziłoby od zwierząt, same rośliny. No w tym mamy oczywiście całą gamę owoców, warzyw, roślin strączkowych, zielonych itd., itd. Codzienne treningi i przygotowania do biegów tylko część sukcesu. To dieta roślinna według pana Gniewomira stoi za wynikami, jakie osiąga. Biegacz podkreśla, że dzięki właśnie takiej diecie biega mu się znacznie lepiej. Ze swojego doświadczenia widzę, czuję i wiem, że dzięki tej diecie ja dużo szybciej się regeneruję. Łatwiej jest mi pokonywać większe odległości i uprawiać sport, no, który wymaga nie lada wytrzymałości. Gniewomic Krzesiński jest również pasjonatem przyrody. Bieganie w górach często w samotności pozwala przybliżyć się do natury. Najlepiej czuję się na dystansach 100+, oscylujących w około 100 mil, czyli te symboliczne 161 km. I tam najlepiej się czuję. Największym sukcesem pana Gniewomira jest wygranie 100 milaka. To bieg na dystansie 178 km, gdzie suma przewyższeń wynosi ponad 9 tysięcy metrów. Zawodnicy startują z Zawoi i biegną malowniczo usytuowaną trasą w Beskidach. Na metę Gniewomir Skrzysiński przybiegł po 29 godzinach, poprawiając stary rekord trasy o 7 godzin. Wbiegałem na 161 km, spojrzałem na zegarek, patrzę, jestem wciąż poniżej 24 godzin i pomimo potwornego zmęczenia, ja po prostu wydarłem się z całych sił, podniosłem ręce do góry, że jest, że udało mi się złamać 24 godziny na dystansie 100 mil, więc to była taka z jednej strony zabawna, a z drugiej strony dla mnie osobiście poruszająca chwila, że się da i że jest fajnie po prostu robić to, co się robi i spełniać marzenia. Pasjonaci biegania z Ostrowca Świętokrzyskiego spotkali się z Gniewomirem Skrzysińskim 18 stycznia w Biurze Wystaw Artystycznych. Bardzo udane spotkanie, oby więcej takich, bardzo ciekawe informacje. No, dla mnie to w ogóle jakiś wyczyn przebiec więcej niż 40. Człowiek, maszyna, masakra w ogóle. Super człowiek, super pasja. Mam nadzieję, że się zarażę tą pasją. Osoby będące na spotkaniu podkreślały, że rozmowa z ultrabiegaczem to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, a także motywacja do dalszych treningów. Spotkanie bardzo ciekawe. Myślę, że takie, które mi też dało sporo inspiracji do mojego biegania. Ja biegam jednak nie po górach, nie ultramaratony, płaskie dystanse, ale no, bieganie jest bieganie, tak? Gniewomir Skrzysiński podkreśla, że uwielbia dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Ma nadzieję, że jego opowieści skłonią do pokonywania barier i lepszego poznania siebie.